GE jest światową korporacją, liderem w bardzo wielu obszarach i chciałabym, żeby moje zdobyte dotychczasowe doświadczenie i kompetencje mogły stać się wsparciem dla tych procesów, które są rozpoczęte, które trwają w GE, ale jednocześnie chciałabym, żeby moja obecność sprowokowała do poszukiwania nowych możliwości tak doświadczonym zespołem, z którym przychodzi mi pracować. Uda nam się przestawić góry. Polska dzisiaj ma znaczącą rolę, którą odgrywa w regionie, ale i w całej Europie. Dlatego, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który oparł się recesji. I wbrew pozorom właśnie kryzys spowodował, że polska gospodarka została wzmocniona. Polskie firmy dokonują ekspansji na sąsiednie rynki, na rynki odległe. W związku z tym potrzebują nowych rozwiązań. I wydaje mi się, że dzisiaj właśnie GE ze swoją ogromną paletą usług, ze swoją ofertą, może być niezwykłym wsparciem do tego, by właśnie uczestniczyć w zarówno ekspansji polskich firm, ale jednocześnie w tych procesach modernizacyjnych. Szczególnie z perspektywy Polski bardzo ważne jest, by podkreślać olbrzymią rolę i konieczność dobrej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a sektorem publicznym, dlatego że wiele projektów, które związane są właśnie z modernizacją kraju, są to projekty wynikające ze strategii rządowej. Czy mówimy o sektorze energetycznym, czy mówimy o sektorze związanym z szeroko rozumianą służbą zdrowia. To są obszary, które podlegają bardzo intensywnym zmianom i niezwykle dużo projektów i decyzji inwestycyjnych jest powiązanych pomiędzy strategią przygotowywaną przez rząd, a tym, jakie projekty realizuje biznes. Wydaje mi się, że ta współpraca jest absolutnie konieczna.